Cześć wszystkim, hej, Minotaury znowu grają. Dzisiaj odświeżamy grę, w którą nie graliśmy już dłuższy czas, a mianowicie prawie od premiery, mimo że gra w sumie mi się podobała. Chodzi o Bakugany. Bakugany w odsłonie na Switcha, Champions of Westroya. Także gra była, z tego co pamiętam, mega fajna. Wiem, że grałem na innym graberze i na streamach, na live'ie był problem z gameplayem, bo wiadomo, był lekki lag, a to jest gra, która wymaga jednak precyzji. Teraz się to zmieniło. No i mamy tutaj dalej fabularnie. Dalej jedziemy fabularnie. Zobaczmy, czy pamiętam jeszcze, jak się w to grało. Dobra, walczymy z dzieciakiem, który robi pyrusy, więc no, będzie fun, ciekawe. Co mamy? My zaczynamy z Kaido Dostem. Tak. O, wymienił. Co mam po pierdzenia Bakugany swoje? Czemu to się Bakugany zmienia? No ale dobra, nieważne. Bardzo mi się podoba tu grafika, w ogóle sobie z bitwy patrzyła na wszystko ręką. Te animacje walki są całkiem fajne. No i tak, ogólnie ci, którzy nie wiedzą, Bakugan dalej, gdzieś tam funkcjonuje, dalej pojawiają się nowe serie, nowe zabawki, nowe sztuki, więc gra dalej jest tak jakby trochę na czasie. Nie jest tak, że gra jest z serii, która została zapomniana przez wszystkich itp. itd. Daje, gdzie grają, może nie tak jak to było w momencie, kiedy leciało to w telewizji, ale Bakugan dalej gdzieś tam funkcjonuje i ma się w sumie tak nawet całkiem dobrze. Może tak, całkiem dobrze to jest trochę dużo powiedziane, ale ma się ok. Nie narzeka, funkcjonuje, zabawki przynoszą hajsy. Dalej w Polsce nie doczekaliśmy się zestawu karcianego. Dalej w Polsce nie mamy kart, a znaczy oficjalnie starterów nie mamy. Ale tu ludzie sobie radzą, nie? Są sobie te rzeczy. Więc to nie jest aż taki problem, nie? No i Bakugana chodzi o to, żeby nasz sporek pokonał spora przeciwnika za pomocą dodatkowych power-upów. Czy to w postaci kart, czy to w postaci właśnie płytek mocy. Nie pamiętam już, jak to się nazywa w oficjalnym terminologii Bakugan. Chyba płytki mocy, tak? Core. Rdzenie mocy, o, no to tak było. Zresztą wystarczy sobie przypomnieć, oglądając anime, które jest dostępne, znaczy serię animowaną, która jest dostępna na Netflixie. Nie ma tam najnowszych odcinków serii Geogan Rising, czyli powstanie Geoganów, gdzie zabawki można już dostać w sklepie i to jest śmieszne, że zabawki idą na bieżąco, natomiast seria do Polski trafia po czasie, nie? To jest taka ciekawostka. Tutaj mamy głównie wyjście od początku serii Bakugany, chociaż Berthera pojawia się trochę później, no ale jest całkiem. To można fajnie się bawić, zwłaszcza odświeżając sobie wiedzę na temat
tych początkowych, oryginalnych, znaczy oryginalnych, nie tego starego serialu animowanego, tylko tych nowych, to Battle Brawlers, można sobie odświeżyć wiedzę, grając w tę grę. Jest ona bardzo ciekawa, nie? Znaczy, fabularnie wydawa się, okej, okay, ma bardzo fajną funkcję Brawl Online, czyli bitwy online z ludźmi. Nie grałem jeszcze, ponieważ powiedziałem sobie, że zacznę grać online'a, jak przejdę tryb fabularny. Trybu fabularnego nie przeszedłem jeszcze nigdy. Jesteśmy tak w sumie całkiem na początku. Nie jest to jakoś odkryte i nie zaszliśmy daleko, czyli ja nie zaszedłem daleko. Może dlatego, że te bitwy, o ile są fajnie zrobione i zbieramy tutaj energię, o tyle one się długo ciągną. Bo zanim my uzbieramy tę energię, jeszcze teraz mam umiejkę na przeciwnik, znaczy na swoim bohaterze, że wystarczy, że podbiegnę do rdzenia i on już zostanie zebrany. Bo to może zauważyć się, że przeciwnik podbiega do tej kluczki i rzuca na naszego Bakugana. Tutaj ja mam taki przedmiot, który zmniejsza ilość pobieranej energii przez rdzeń, ale nie muszę dotykać tego i... O, nie muszę robić tak jak przeciwnik. Zyskuję trochę na czasie. Ciekawy cudem się podoba. Totalnie nie pamiętam już do końca, co trzeba było zrobić. Wiem, że musiałem po prostu porozmawiać z kimś i zawalczyć w turnieju. To jest znowu fajne, bo w oryginalnej serii każdy miał Bakugan, no a tutaj te dzieciaki mają wszędzie te Bakugany, nie? One są już tak popularne do tej. Ale to jest fajne, to jest w sumie fajne. Bardzo fajna seria ogólnie. Jak coś sobie włączysz, to posiedzisz. Kreska nie jest taka brzydka, zresztą widać tutaj po tym, po grze. Także jest to coś, do czego można usiąść i tak po prostu wyłączyć się i miło spędzić czas, nie? Nie jest coś, co sprawia, że będziemy mieli masę refleksji na temat naszego życia, społeczeństwa czy czegokolwiek. Jest to po prostu coś, przy czym przyjemnie będzie usiąść i niech sobie leci, nie? Te bitwy są ciut za długie jak na mój gust. One są takie troszkę za długie. Znaczy mam porównanie z nowym systemem walki w Pokémona, który jest wow! Bo nawet nie zauważyłem kiedy mój syn Gaius został poważnie ranny. No i Pyrus prawda w Peru. To będzie bardzo ciekawy pojedynek. Tak jak jedno z Pokemonem wywalczył ze sobą dwa długozaury. Niby jest pojedynek, a... Nie nazywam tego pojedynku.
Okej, też muszę zdobyć energię na ostatni atak. Impact Laser. Moi drodzy, Impact Laser pokona Barterę. I tym samym pokonaliśmy wszystkie trzy Bakugany przeciwnika, samemu tracąc aż dwa. Samemu tracąc Hydrogusa i Fundyjusa. No ale... taki los. A wszystko to dzieje się na szkolnym boisku. Tak. Walczmy. Bakugan, bitwa! No. Już się zaczyna. Oślepmy go. Ja się spowolnimy. A nie Pokemony, nie? Aha, już hejsta, więc faktycznie. Mi nie idzie Hydorusem w ogóle. Ciekawe, czy w tej grze jest Maxotaur. Podoba mi się... stun. Nieładnie. O, udał się. Mimo stanu, mimo życia porażonym, udało się przeprowadzić atak. No dobra, powoli, powoli, może Hydrusa pokonamy Hydrusem. Nie chciałbym z tym Hydrusa wystawiać. A, widzę, że on zmienia na Troxa. Tu jedynym minusem jest to, że nie mogę obracać kamerą tak, jakbym chciał. Co tu mamy? Wow, cykloid. Cykloid. Wydaje się słabo, ale lepsze tyle niż wcale, nie? Zostawił znowu Hydrusa. Something small fishy.
Will it damage me? Czy to dobrze się wyleczyłem? Bo do tego mam tyle życia i miałem beznaczonkę. Czemu zmienię ciągle na Kropsa? Znaczy się ich wreszcie zmieni na coś innego. Tego nie wiemy. Ok, jesteśmy zestunowani. Możemy nie dać rady zaatakować, ale nazbieramy sobie energii. O! Stun minął. Chodzi likwidacja. Chodzi o to, żeby zdobyć im jak najwięcej życia. Nawet jeżeli mój padnie, to i tak będzie już osłabiony, tak? Jego Hydorus jest na strzała. Jego Trox też nie jest w za dobrym stanie, więc... A ja mam Syndeusa i Troxa w stanie wręcz doskonałym. Okej, okay, prawie mamy Troxa znowu na hitka. Powiedziałem, że dalej to trochę inny trafiłem. Chyba ci się trochę poświęcić za nie dużo zrobić. Wow, mniej niż miałem to parę, ale... Powinno zrobić robotę, bo nie było, no właśnie. I tym sposobem pokonaliśmy, moi drodzy, drugiego Bakugana. Pierwszego w sumie, bo Hydorus nie wchodzi. Dobra, jedziemy White Auto! Music to my music. Na Cycloida. Runway, then this power to animation. Czemu są te wyszłane? Są tak długie. Poza wybieraniem ataku i bieganiem po planszy za tymi rdzeniami, tu się nic praktycznie nie dzieje, tak? Jedyne co można zrobić, to faktycznie popatrzeć na mega ładne obrazki. Bo niestety... Nic więcej w tej grze, jak w tych meczach, się nie dzieje. Dobra, słuchajcie, skończymy ten mecz i skończymy ten materiał, tylko mamy już bardzo dość tego pojedynku. Nie?
To co? Kończymy, zabijemy, pokonujemy Cycloida, bo się nie da zabić. Można pokonać. I kończymy, Whiteout. Miejmy nadzieję, że Whiteout zadziała dobrze, tak jak w poprzednich przypadkach po stówy. I cyk, 160, dobra. Cycloid padł. A my zaś skończyliśmy dwa poziomki, jak powiedziano. Mam nadzieję, że nie przejdziemy z automatu do finału, because that would be very, very, very unsettling. Dobra. Można przestać. Dobra, co my tu mamy? Teraz jeszcze porozmawiajmy chwilę. Nie jestem ready na final match. Tak. O. No i co mnie? Zrezygnowałem z dwóch brawlerów, chciałem wyjść i muszę powtarzać cały pojedynek. Także brawo ja. Brawo ja, jestem zdolny. Nie myślałem, że przed finałem mnie po prostu wywali. Znaczy sam wyszedłem. Nie myślałem, że tak się stanie, no ale cóż. Słuchajcie, Bakugan Battle Brawlers, znaczy ten Champion of Westroya jest mega fajny. Nie pod tym względem, że mamy taki półotwarty świat, lokacje są dość duże, ale przechodzimy z jednej do drugiej za pomocą loading screena. No i tak na dobrą sprawę nie ma co tam wiele robić. Ale z drugiej strony fajnie zanimowane są Bakugany i bitwa też jest w jakiś tam ciekawy sposób przemyślana, nie? Także ma swoje plusy, ma swoje minusy. Każdy z Was musiałby po prostu spróbować, w razie czego, jeżeli wrócicie na zajęcia do OPP, dajcie znać, możemy kiedyś to sobie zagrać, zobaczycie jak to wygląda na żywo. Zatrzymajcie się, do zobaczenia, hej!